wspomnianym odcinku Szkółka Wieści. Dziś będzie trochę świątecznie, ale będzie też trochę o gościnności. Zapraszam Was teraz do Igora, u którego trochę więcej dowiemy się o gościnności. Cześć, ciociu. Odwiedziłem Cię, ponieważ chciałbym porozmawiać o gościnności. No pewnie, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Co to jest gościnność? Co to jest gościnność? Gościnność to jest chętne przyjmowanie u siebie ludzi. To są zawsze otwarte drzwi w domu, nie tak otwarte fizycznie, ale zawsze gotowe na przyjęcie gości. To jest taka otwartość serca na to, żeby pomagać drugiemu człowiekowi w potrzebie, żeby przyjąć drugiego człowieka do swojego domu, kiedy tego potrzebuje i żeby być po prostu miłym dla ludzi, którzy przychodzą Cię odwiedzić. A czy Pan Bóg cieszy się, gdy my jesteśmy gościnni? No myślę, że tak. Myślę, że bardzo się cieszy, kiedy jesteśmy gościnni, dlatego że Pan Jezus powiedział kiedyś, że cokolwiek robimy dla innych ludzi, to jest tak, jakbyśmy to robili dla Niego. A czy Pan Bóg też jest gościnny? Bardzo jest gościnny Pan Bóg. Pan Bóg zaprasza nas do siebie na wielką ucztę. No dzisiaj możemy z tej uczty skorzystać, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej. To wtedy możemy się posilać ciałem i krwią Pana Jezusa. Ale w Ewangeliach mamy też taką przypowieść, taką historię, która mówi nam o tym, że Pan Bóg zaprasza wszystkich na wielką ucztę. A kiedy już pójdziemy do nieba, kiedy spotkamy się z Nim w Jego Królestwie, wtedy wyobrażam sobie, że On nas zaprosi do swojego królewskiego stołu i będziemy razem z Nim ucztować. A czy Biblia nam coś mówi o gościnności? Tak, Biblia wiele mówi o gościnności. Przypominają mi się dwie takie historie w Starym Testamencie, w Księgach Mojżeszowych, które pokazują tak jakby dwie strony gościnności. Jedna z tych historii to jest historia mężczyzn, którzy odwiedzają Abrahama i Sarę. I wyobraź sobie, że Abraham ich przyjmuje z wielką gościnnością, z wielką sympatią i potem okazuje się, że ci mężczyźni, ci posłańcy są aniołami, którzy zwiastują Abrahamowi, że urodzi mu się syn. Syn, którego bardzo, bardzo długo wyczekiwał, bo i on, i jego żona Sara byli już starzy. Wydawało się, że już nie będą mogli mieć dziecka, a Pan Bóg dał im tego syna. Ja myślę, że to też w pewnym sensie była taka nagroda za ich gościnność i za to, że przyjęli tych posłańców i że przyjęli Pana Boga do swojego życia. Ale jest też druga historia, która troszkę też nawiązuje do tej postaci Abrahama, bo dotyczy bezpośrednio jego bratanka Lota, który mieszkał w Sodomie i Gomorze. I tam ta historia mówi nam, że ci ludzie nie byli gościnni. No i niestety ta historia kończy się źle. Sodoma i Gomora płoną i znikają z powierzchni ziemi. W Nowym Testamencie też jest kilka przypowieści o gościnności, więc gościnność na pewno Panu Bogu się bardzo podoba, skoro tak dużo miejsca jest w Bożym Słowie poświęconych gościnności. Ja pamiętam jedną taką historię, chociaż ona jest o braku gościnności. Chyba nawet wiem, jaką historię masz na myśli. Czy ta historia wiąże się z Bożym Narodzeniem? Tak. No to ja Ci tą historię opowiem i wszystkim dzieciom też zapraszam. No to dowiedzmy się, jaką historię na myśli mieli Igor i moja mama. Z narodzeniem Pana Jezusa było tak. Stało się pewnego dnia, że wyszedł dekret rzymskiego cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Każdy miał pójść do miasta, z którego pochodziła jego rodzina, aby tam zapisać swoje imię i nazwisko w specjalnych księgach. Ponieważ Józef i Maria pochodzili z rodu Dawida, z małego miasteczka Betlejem, które nazywa się Dom Chleba, musieli udać się więc z Nazaretu, w którym mieszkali, do Betlejem,
aby tam spisać swoje imiona i nazwiska. Poszli. Ale Maria spodziewała się wtedy dzieciątka. Kiedy przybyli do Betlejem, okazało się, że jest już tam mnóstwo ludzi, którzy zajmują wszystkie wolne noclegi. Józef z Marią pukali od drzwi do drzwi, od gospody do gospody, ale nigdzie nie było już wolnych miejsc na nocleg. Maria bardzo się martwiła. Wiedziała, że niebawem urodzi syna. Czy nikt w tym mieście nie jest na tyle gościnny, aby przyjąć nas pod swój dach? W końcu trafili do pewnego gospodarza, który również miał już wszystkie miejsca noclegowe zajęte. Przejął się jednak tym, że Maria jest w ciąży i że niedługo urodzi dziecko. Powiedział więc do Józefa: nie mogę wam pomóc, dając wam pokój i miejsce w moim domu. Ale wiem, że jesteście potrzebujący, a ja bardzo chcę okazać wam gościnność. Dam wam więc moją szopę. Stajnię, w której mieszkają moje osły, krowy, moje zwierzęta. Tam możecie przenocować. Jest tam żłóbek, który wyścielę specjalnie dla was świeżym siankiem. Kiedy urodzi się twój syn, będziesz mógł położyć go tam jak w łóżeczku. Nie będzie tam wygód. Nie będzie tam świeżej pachnącej pościeli. Ale to wszystko, co mogę wam dzisiaj zaoferować. Maria z Józefem przyjęli propozycję gospodarza, która płynęła prosto z jego serca. Przyjęli jego gościnność. I niebawem w stajence w Betlejem pośród nocy urodził się maleńki Pan Jezus. Teraz, jak będziecie bardzo cicho, to usłyszycie, o czym rozmawiają Hanka i Lucyś na mojej choince. Lucuś! Lucuś! To ja! Hanka, słyszysz mnie? Słyszę, słyszę, Haniu. Co tam na twojej gałązce słychać? Wiesz, tak sobie myślę o tej historii biblijnej. Lisy mają swoje jamy, ptaki swoje gniazdeczka, a Pan Jezus, kiedy się urodził, nie miał nawet swojego łóżeczka. No masz rację, masz rację. Musiał urodzić się w stajni. Ale czy my możemy coś zrobić? Tak sobie myślę, że Panu Jezusowi podobałoby się, gdybyśmy innych ludzi traktowali z gościnnością, gdybyśmy nie zachowywali się do innych ludzi tak, jak zachowali się wtedy gospodarze i właściciele karczm, kiedy Józef i Maria prosili o miejsce na nocleg. No tak, w jednym z fragmentów biblijnych jest napisane, że cokolwiek uczynimy jednemu z tych najmniejszych, z tych najsłabszych, najmniej ważnych, to robimy dla samego Pana Jezusa. No tak, masz rację. A wiesz, kiedy w zeszłym roku wisiałam na choince, w wieczór wigilijny zauważyłam, że w czasie wieczerzy wigilijnej ludzie zostawiają jeden pusty talerz na stole. Ten pusty talerz to talerz dla niespodziewanego gościa. Dla kogoś, kto jak Maria i Józef mogą zapukać w zupełnie nieoczekiwanej chwili i prosić o schronienie, o nocleg, może o ciepłą kolację.
powinniśmy go wtedy przyjąć. Nie tylko w wigilijny wieczór, ale przez cały rok. Powinniśmy pamiętać o tym, że cokolwiek robimy dla tych najmniejszych, najsłabszych i najmniej ważnych, to robimy dla samego Pana Jezusa. Masz rację, Haniu. Mam nadzieję, że dzieci będą o tym pamiętać. I kiedy już minie magia świąt, kiedy nastanie szara rzeczywistość, szara codzienność, będą zawsze każdemu okazywać gościnność. Stuku puku, klastu klastu, miałam rączek 11, ale mam dwie rączki małe i gwiazdeczkę wykonałem. Was też zapraszam do wykonania gwiazdki w warsztacie cieśli Józefa. Tak jak Samuel zapowiedział, chciałabym pokazać Wam dzisiaj, jak zrobić świąteczną gwiazdkę. Co my będziemy do tego potrzebować? Poszukajcie w domu jakiejś niepotrzebnej już rodzicom albo najbardziej zużytej deski do krojenia warzyw. Przygotujcie większą i mniejszą miseczkę. Różnica wielkości musi być dosyć spora. Może być też szklanka i miseczka. Do tego będziemy potrzebowali 12 takich malutkich gwóźdków, one się nazywają papiaki, młotek i kolorową nitkę. Przyda nam się jeszcze dla ułatwienia linijka i ołówek. Zaczynamy od przygotowania naszej deski. Na desce delikatnie, żeby jak najmniej było widać, odrysowujemy kółeczko od większej miski. Moje kółeczko już jest. I w środku odrysowujemy mniejsze. Starajcie się zrobić je dokładnie na środku. Małe kółko też już mam odrysowane. Możemy odłożyć miseczki. Bierzemy teraz linijkę i linijką zaznaczamy sobie 6 punktów na małym kółeczku. Jeden punkcik, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Podobnie jak zrobiliśmy punkty na małym kółku, robimy je na dużym kółku, ale na dużym kole punkty muszą wychodzić dokładnie na środku tych na małym kole. Spójrzcie. Przykładam linijkę. Tutaj. Tutaj. I mamy kolejne 6 punktów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przy kolejnym etapie tego zadania poproście o pomoc najlepiej tatę, bo będziemy teraz wbijać gwoździe. W każdy z wyznaczonych punktów delikatnie wbijamy gwóźdek. Kolejny etap naszego zadania wykonany. Mamy gwoździe. Na razie może jeszcze nie widać, że to jest gwiazda. Ale kiedy użyjemy naszego sznurka, szybko zobaczycie, że wyszedł nam kształt gwiazdki. Wybieramy jeden dowolny gwóźdek i na nim zawiązujemy naszą nitkę na supełek.
Teraz obwiązujemy nitkę raz do dolnego kółka, raz do górnego. Obwijamy w koło gwoździa i idziemy do następnego. Czy teraz już widać, że mamy gwiazdkę? Kiedy mamy już zrobiony kontur, możemy teraz przeciągać nitkę między dowolnymi gwóźdkami, tak żeby naszą gwiazdkę po prostu wypełnić. Na końcu przywiązujemy na supełek końcówkę nitki. O, po prostu wkładamy pod jedną nitkę, wyciągamy i zaciągamy, reszteczkę obwijamy koło gwoździa. O, i możemy schować pod spodem. I w taki sposób wyszła nam piękna gwiazdka. To może być taka dekoracja świąteczna, możecie ją postawić na stole albo pod choinką. Mam nadzieję, że będzie piękną ozdobą Waszego pokoju. Wszystkiego najlepszego, zdrowych, błogosławionych, radosnych świąt. Niech Wam betlejemska gwiazda oświeca drogę Waszego życia. To już tyle na dziś, ale chciałbym Wam jeszcze złożyć życzenia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Jezusa. Zdrowia, szczęścia i dużo prezentów pod choinką. Możecie zostawić kropkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia za miesiąc. Cześć!